mówiliśmy im na początku, przemieszczanie się ich komunikacji i ich do pracy czy za ich sprawami. Wróćmy do ustawy Czabańskiego i Suskiego, proszę Państwa. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Już Państwu tłumaczę. Ustawa jednego, jak i drugiego jest po to, żeby wywłaszczyć rolnika z jego ziemi i dorobku. Po to, żeby wywłaszczyć ludzi z ich własności, z tego, co posiadają. Przykładów jest mnóstwo. Zaczęli trenować takie postępowanie z hodowcami zwierząt, zwierząt domowych, którzy dzisiaj tutaj są. Próbowali odbierać im zwierzęta za to, że nieodpowiednio się nimi zachowywali. Przyjeżdżali lawetami, zabierali konie, zabierali psy, zabierali koty. Później zwierzęta te ginęły. Proszę Państwa, ustawa o ochronie zwierząt i punkt 7 ustawy, podpunkt 3a, mówi o tym, że wszyscy z instytucji ekologicznych, prozwierzęcych będą mogli wejść do naszego domu pod byle pretekstem, nawet wtedy, kiedy nie będzie właściciela, i odebrać im zwierzę. Będziemy wtedy, proszę Państwa, skazani na to, co mówią, co fałszują, bo jak wiemy, proszę Państwa, wszystkie i nie wszystkie czasem opinie o tym, jak hodowca albo właściciel zajmował się psą, są często sfingowane. Wiemy, że robią bałagan, zamykają właścicieli, zwierzęta zostają i domostwa wtedy bez opieki, a oni filmują i robią to, co chcą. Nie ma przyzwolenia na takie traktowanie ludzi. Nie ma przyzwolenia na takie traktowanie zwierząt. Proszę Państwa, Czabański i Suski, szkodniki polskiej polityki. Nie damy się, nie damy naszych psów. Proszę Państwa, maltretują całe rodziny, rujnują im życie, zabierają majątek za to, że zrobili taką interwencję i zajęli się Państwa psem, zabiorą Wam, naliczą takie koszty, o których Wam się nie śniło. Następnie zabiorą ziemię, zabiorą, wystarczy, że rolnik posiada jednego psa i kilkadziesiąt krów. Zrobią zakaz posiadania zwierząt i zlikwidują dorobek całego życia tych ludzi i będą się domagali jeszcze więcej. Nie pozwólmy na to. Czabański i Suski, szkodniki polskiej polityki. Szkodniki, 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 szkodniki. Państwa, jak wyglądają takie napady na hodowlę, na prywatnych ludzi, opowie nam pan Piotr Kłosiński, szef, który kieruje ze Stowarzyszeniem Hodowców Zwierząt Domowych. Ja bym opowiedział. Jestem dumny, że przybyło tutaj tyle organizacji, tak naprawdę w jednym celu. Tym celem jest usunięcie szkodliwych projektów ustawy o ochronie zwierząt z polskiego parlamentu. Dwóch szkodników!
i dwóch szkodników, posła Pawła Suskiego i posła Czabańskiego. Im się tylko wydaje, że oni znają się na tym, co robią. I Ardanowskiego! Słuchają ekoterrorystów. Słuchają osób, którym nie zależy na waszych zwierzętach. Słuchają firm zachodnich. Nie słuchają nas, Polaków. I to jest błąd. I tu jest nasz sprzeciw. My nie możemy się zgodzić na to, żeby poseł Suski albo poseł Czabański decydował, kto może hodować i w jaki sposób zwierzęta. Nie możemy się na to zgodzić. I nie ma zgody z całego komitetu, nie ma zgody z Polskiej Rady Kynologicznej, nie ma zgody z Polskiego Porozumienia. I pan poseł Paweł Suski i pan Czabański musi wiedzieć, że następnym razem przyjedzie nas tu 10 razy tyle. Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nie ma zgody! Czabański przyszłością przemysłu torebkarskiego z Biedronki, z plastyku. Brawo! Ja myślę, że tak do was mogę mówić, bo wsparliście nas tutaj i tą naszą inicjatywę. Pani Maria mówiła tutaj o pokrzywdzonych osobach, które są. Ja akurat w tej kwestii, w tym momencie nie będę zajmował głosu, bo myślę, że w przyszłości tutaj do godzinki wystąpi mój hodowca Urszula Gańko, z którą się spieraliśmy bardzo mocno z kilkoma organizacjami ekoterrorystycznymi. Po części mamy pewien sukces zawdzięczający jej ciężkiej pracy, pani Marii Sowińskiej i wszystkim osobom zaangażowanym. Ale szanowni państwo, sam ekoterroryzm to jest pół biedy. Te zapisy, które są zrobione w tych ustawach, one nie mają zaszkodzić. One mają zdestabilizować polską hodowlę zwierząt, wszystkich zwierząt, nie tylko zwierząt domowych. One mają spowodować to, że wy zaczniecie chodzić do nich na kolanach, prosić się o wszystko, dlatego że jedna organizacja, ja tutaj się odnoszę do kynologii, ma tylko decydować, które zwierzę jest rasowe, które nie. Panie pośle Czapański, pani Suski, nie znacie realiów światowych. Nie znacie, nie wiecie, albo nie chcecie dopuścić do myśli, że samych organizacji międzynarodowych w Polsce jest 6, a wy uważacie, że jest 1. Skąd to się wzięło? Ja myślę, że to się wzięło stąd, że pan poseł Czabański ma dość mocne wsparcie od prezesa pewnej organizacji. Szkoda. Jeżeli te ustawy mają być pisane po koleżeńsku, to my się nie godzimy na to. My oczekujemy dobrej ustawy o ochronie zwierząt w przyszłości z głosem wszystkich przedstawicieli branżowych. To nie może się odbywać tak, że pan poseł Czabański czy pan poseł Suski wpada sobie w domu na pomysł i każe nam jeść marchewkę, bo to jest bzdura. Nie ma zgody! Nie ma zgody! Nie ma zgody! Szanowni państwo, jest sytuacja dość bardzo niepokojąca. Ja uważam, że te oba projekty, dlatego że poseł z PiS-u dogadał się dawno z posłem z Platformy, one w pewnym momencie nie tylko mają nam zaszkodzić, ale też głównie uderzyć w fermy zwierząt futerkowych, ale tak naprawdę zaszkodzić wszystkim hodowcom i wszystkim właścicielom zwierząt. Bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale oni będą mogli wchodzić do was do domu, udowadniać, że macie za grube psy, za małe, za chude. To o tym będą decydować jako terroryści. Nie ma zgody. Nie ma w Polsce na to zgody. Nie ma zgody, zwierzęta są nasze, a nie ekologów.
Oczywiście, czy są alternatywy do tych projektów? Pewnie, że są. Są dawno złożone, są naprawdę rozsądne rozwiązania. Są rozwiązania dotyczące bezdomności zwierząt. W Polsce nikomu na tym nie zależy, dlatego że ludzie tłuką 200 milionów rocznie. To jest banda złodziei. Oni nie chcą nas słuchać, dlatego że rozwalimy im świetny biznes. O tych alternatywach pewnie jeszcze dzisiaj będzie okazja i opowiem, które są złożone i o samych szczegółach. Dzisiaj tak naprawdę miałem okazję nie tak dawno być na koncercie Lady Pangu i zainspirował mnie tam taki bardzo fajny człowiek, który śpiewa super piosenkę. I to są dobre słowa. Ludzie, to nie żart, Czabański i Suski. Jesteś wart? Nie niż zero! Nie niż zero! Nie niż zero! Mniej niż zero! Nie niż zero! Ja... Dziękuję bardzo. Czabański, pośle, słyszysz nas? To była taka moja inspiracja z ostatniego koncertu. Przyjaciele, to są naprawdę bardzo ważne sprawy. To są sprawy, które... myślę, że oni tego nie rozumieją nawet. Że te wszystkie lobbingowe rzeczy, które robią ekoterroryści, którzy